Ujrzałem drzwi i wiedziałem, że za nimi nie ma nic. Nie ma nic dobrego. Skąd to wiem? Bo są zamknięte. Gdyby było tam coś dobrego, to nikt by ich nie zamykał. Bo nie byłoby potrzeby. A teraz są zamknięte. Tak dla ochrony. A co by było, gdybym je otworzył? Mogę. Ale pewnie bym żałował. Przenieśmy się do dawnych czasów. Wieki w tył. Za drzwiami na ciężkim krześle siedzi stary mężczyzna i pisze. Dźwięk energicznego przesuwania pióra po kartce pergaminu przerywa co chwilę dźwięk ciszy. To cisza na zamoczenie pióra w atramencie. Jest jeszcze jeden dźwięk, który przerywa ciszę. Burza, która szaleje za oknem. Oprócz świeczki, blask piorunów jest źródłem światła. Przed nim dębowe biurko. Czarny kot, wierny niczym pies, wyleguje się pod nogami właściciela. Drzwi skrzypią od wiatru szalejącego wokół, a tak zegara przypomina o upływie czasu. Co jakiś czas słychać myszy myszkujące w spiżarni. Wróćmy do starca. Co on tak pisze? Zajął już kilkanaście stron. To nie jest mnich przepisujący święte księgi. To ktoś piszący o wszystkim tym, co jest za drzwiami. Drzwiami przeznaczenia. Drzwiami lęków. Czy na pewno chcesz je otworzyć? Stań przed drzwiami. Łapiąc klamkę, poczujesz, jaka ona zimna. Trupio zimna. Jak wystający kawałek kości z drzwi. Żuchwa? Wiem, że jest wizjer. Zaglądniesz przez niego? Nie. Wolisz od razu nacisnąć klamkę. Dźwięk zgrzytu kośćmi towarzyszy otwarciu wrót. Staje przed tobą ciemność. Pan ciemność, który otacza wszystko. Robisz krok w tył, ale wołają cię. Oni wołają cię po imieniu. Jak w transie wracasz w miejsce, z którego przed chwilą się wycofałeś. Aby za parę chwil ruszyć, kroczek przed siebie. Wahasz się. Czy zrobić jeszcze jeden krok? Czy zawrócić? Ale jednak stawiasz nogę, aby iść dalej. Mówię ci stop! Wracaj! Nie słuchasz. Za późno. Drzwi za tobą zamykają się. Nie ma odwrotu. Nie ma wyboru. Teraz zmierzysz się ze wszystkim, co zostało zapisane w księdze.